odkryłem dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsza to to, że jest taki rodzaj ślepoty, i nie mówię tutaj tylko o tym fizjologicznym niewidzeniu, ale o takim doświadczeniu egzystencjalnym, że ja mogę czegoś dla siebie nie widzieć. Z jakiegokolwiek powodu. To mogą być moje rany, to mogą być moje kompleksy, to mogą być jakieś moje niemożności osobiste, uwikłanie w grzech. I te wszystkie sytuacje powodują, że no, tracę światło w życiu i tracę zdolność widzenia jutra i jakiegoś sensu własnego życia. Zobaczyłem tego cierpiącego człowieka z Jerycho jako kogoś, kto spędza życie nie idąc drogą, ale siedząc przy drodze. Jakoś to mnie dotknęło, że jedyny sposób na to swoje takie obciążone tą ślepotą i tym bólem i cierpieniem życie, to było siedzieć i wyciągać rękę, żeby ktoś inny mnie uratował, żeby ktoś inny mi w jakiś sposób pomógł udźwignąć tę moją ciemność. Życie sobie przebiega, toczy się na tej drodze i w ogóle można powiedzieć, że życie jest drogą i byciem w drodze, a on siedzi jakby na poboczu, jakby niepotrzebny, przegrany. I tak myślę o tym właśnie, że tak wiele razy ulegamy takiej pokusie siedzenia obok tego głównego nurtu życia. Jakby zatrzymując się w czymś, co jest wyłącznie cząstkowe, czymś, co rzeczywiście i realnie na nas wpływa i nas boli, zniewala czasami, ale to jest tylko część. Nie? I że jak uwierzę tej ciemności, to siedzę w ciemności, jestem ślepcem. To jest pierwsza intuicja, która jakoś bardzo mnie dotknęła dzisiaj, że Jezus to jest ten, który przywraca nas do życia. Znaczy, że pozwala nam iść o własnych siłach. Przywracając wzrok temu niewidomemu, on powoduje, że on może być tak, jak inni o siebie zadbać i może się cieszyć sam swoim życiem. Zresztą ta Ewangelia mówi, że dołączył do idących za Jezusem i wielbił Boga. Nie? Znaczy, że odnalazł jakiś taki powód, żeby stanąć po stronie światła. Więc to jest ta pierwsza intuicja, która no, bardzo mnie jakoś poruszyła. Natomiast druga, to się wiąże z tym, że jak Pan Jezus poprosił, żeby przyprowadzono tego człowieka do Niego, to pierwsze, co robi, to pyta tego człowieka, czego Ty chcesz? Ja to kiedyś usłyszałem od kogoś, kto komentował ten fragment Ewangelii, nie wiem, czy to nie był ksiądz Tischner, który mówi, że to jest święte słowo, chcieć. Takie święte słowo, które pokazuje, że jesteśmy wezwani do wolności, do wybierania, do decydowania i że mamy taką władzę. I Pan Jezus, który staje przed niewidomym, który wszystko o nas wie i zna nasze najgłębsze tęsknoty, on staje przed tym cierpiącym, niewidzącym człowiekiem z jakimś niewiarygodnym szacunkiem i mówi: czego Ty chcesz? Czego Ty chcesz? Czego chcesz naprawdę? I to jest ta druga rzecz, która mnie w tej Ewangelii i zachwyca, i bardzo porusza, bo to jest też nieustanne pytanie, które sobie zadaję, które przywraca mi jakieś poczucie sensu, zwłaszcza jak się zakręcę wokół siebie albo zdołuję jakimiś swoimi słabościami, grzechami, znużeniem takim czy innym, to pytanie ono przywraca do życia. Czego ja tak naprawdę chcę? I czy potrafię to moje pragnienie i tę moją tęsknotę dać Bogu, żeby On coś z tym też zrobił? Nie? I jak usłyszał Jezus, że niewidomy chce widzieć, no to wrócił go światło. I to jest niesamowite w tej Ewangelii.